W tym odcinku zajmiemy się recenzją miernika Ovon B35T+. Miernik jest dostarczany w takim oto ekologicznym pudełku kartonowym. Tak się prezentuje. W środku pudełka jest etui czarne z logiem Ovon. Sam miernik prezentuje się następująco. Przód, bok, z tyłu pod klepką jest miejsce na dwie baterie typu paluszek AA. Zobaczymy w tym odcinku, jakie funkcje posiada ten miernik, jakie są jego parametry i czy jest on coś wart w ogóle. Oprócz samego miernika dostajemy też sondy pomiarowe, termoparę, instrukcję oraz taką ulotkę, w której są dopuszczalne parametry mierzenia poszczególnych zakresów i maksymalne wartości, jakie może wyświetlić nam ten multimer. Dodatkowo taka przejściówka, która już powiem z góry, że nie stosuję jej, ponieważ służy ona do mierzenia tranzystorów, współczynnika wzmocnienia tranzystorów i nie zawsze ona dobrze pokazuje swoją wartość. Jeszcze mamy takie krokodylki oraz zatyczki do sond pomiarowych. Aby włączyć multimetr, wybieramy głównym pokrętłem odpowiednią opcję. Włącza się nam miernik. Możemy włączyć tutaj podświetlenie. W słońcu nie widzimy, ale teraz w cieniu widać na dole podświetlenie. Wybieramy przyciskiem Select, czy chcemy mierzyć napięcie zmienne, czy stałe, oraz dokładność. Tutaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Możemy w sumie zmierzyć sobie. Mam tutaj taką baterię paluszek typu AA. Zmierzymy, jakie ma ta bateryjka nasza napięcie. Podłączamy sondy pomiarowe, czarną sondę tutaj do COM, a tutaj po prawej stronie. Tam, gdzie mamy złącze do mierzenia voltów, ohmów oraz poszczególnych parametrów, mamy tutaj wyszczególnione. Czerwona sonda do plusa, czarna do minusa i widzimy pomiar 1,6 V. Jest tutaj taka ciekawa funkcja, na przykład wartość minimalna oraz maksymalna. Tutaj się nam wyświetliło maksymalna wartość. Teraz zobaczymy, jak mierzę 1,6 V. Mimo iż odłożyłem już sondy, nie są one dołączone do styków naszej baterii, to wartość na ekranie tak jakby została zapisana i jest to bardzo pomocne. Nie musimy zapamiętywać tej wartości przez dłuższą chwilę. Żeby skasować, to tutaj jeszcze raz damy, wyłączymy. Najlepiej wyłączyć, żeby skasować wartość. Także tu możemy mierzyć wolty, miniwolty, przewodność, ohmy, pojemność kondensatora i kierunkowość diod prostowniczych. Żeby, tak jak już zauważyliście, przemieszczać się po różnych parametrach, dajemy tutaj Select i mamy poszczególne wartości. Tutaj na przykład mamy na przewodnictwo, czyli jeżeli przewodzi nam na przykład rezystor, czy jakiś kawałek drutu, czy pomiędzy ścieżkami w obwodzie,
to słyszymy charakterystyczny dźwięk. Ciekawą rzeczą też jest taka termopara, którą tutaj do tych złączy dołączamy i mamy funkcję temp, czyli temperatura. Tutaj możemy tak samo maksymalną temperaturę, minimalną oraz zatrzymać na wyświetlaczu konkretną wartość. Ta termopara bardzo dobrze działa, warto to polecić. Co jeszcze tutaj byśmy mogli powiedzieć? Bardzo ciekawą funkcją jest to, że ten miernik posiada tutaj taki przełącznik, który jeżeli dłużej przytrzymamy, to transmituje przez Bluetooth wartości, jakie się wyświetlają. I te wartości możemy nawet zapisywać na swoim smartfonie. Na stronie producenta jest aplikacja, którą możemy pobrać. I też ona działa bardzo dobrze. Później możemy sobie to zapisać w pamięci telefonu. Możemy na komputerze sobie wykresy robić. Możemy na przykład podłączyć jakieś urządzenie, które podejrzewamy, że ma jakąś usterkę, przykładowo na pół godziny czy na godzinę, i nam wszystkie te parametry będzie zapisywało. Jeżeli się coś w tym czasie zmieniło, to sobie to na wykresie albo w Excelu od razu zauważymy, co było nie tak i jak ta wartość nam się zmieniła. Oprócz tego, co mówiłem, tutaj jest napis taki True RMS, czyli wartość skuteczna jest mierzona. Czyli niezależnie od tego, jaka jest częstotliwość, jaka jest wypełnienie tej fali, to pokaże nam się prawidłowa wartość, na przykład w woltach. Wartość skuteczna nam się wyświetli. Jednym słowem, miernik jest bardzo fajny, często z niego korzystam. Naprawdę nie warto kupować takich najtańszych marketowych, jeżeli się coś więcej majsterkuje. Jest ten miernik wart polecenia. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie.